Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na grupie dyskusyjnej. W ciągu najbliższej półtorej godziny postaramy się zastanowić nad wyzwaniami dla progresywnej polityki w Polsce wspólnie z profesorem Maciejem Gulą i mam nadzieję także z Państwa aktywnym udziałem. Ja nazywam się Michał Syska, jestem dyrektorem Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala i na początek chciałem usprawiedliwić nieobecność moderatorki Katarzyny Dudy, także reprezentującej Ośrodek Myśli Społecznej imienia Lassala. Nasz ośrodek w tej chwili prowadzi ogólnopolskie badanie zjawiska outsourcingu usług niemedycznych w szpitalach publicznych w Polsce. Jest to wielki problem w naszym kraju. Katarzyna Duda jest badaczką w tym projekcie. W tej chwili jest na drugim końcu Polski i wizytuje kilka placówek medycznych, aby dowiedzieć się, na jakich warunkach są tam zatrudnione osoby świadczące usługi niemedyczne, więc będziemy starali się tę dyskusję przeprowadzić bez klasycznego moderatora tudzież moderatorki. Mam nadzieję, że nam się to uda. Bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjął Maciej Gdula, który w ostatnich tygodniach i miesiącach, jak Państwo zapewne wiecie, jest medialnie i konferencyjnie rozchwytywaną postacią, a wszystko w związku ze głośnymi badaniami socjologicznymi w mitycznym Miastku, badaniu poświęconym przyczynom poparcia czy zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz książki wydanej staraniem krytyki politycznej pod tytułem Nowy autorytaryzm. Chcielibyśmy dzisiaj skupić się nie tyle nad przyczynami zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości czy fenomenem populizmu, ale chcielibyśmy pokusić się o sformułowanie pewnych wskazówek czy pewnych kierunków, w które powinna podążać polska lewica, nie wskazując na konkretną organizację, tylko raczej traktując to jako pewien konstrukt intelektualno-polityczny. Zanim oddam głos Maćkowi, to kilka tez na sam początek i chciałbym zacząć od takiego cytatu z Antonio Gramsciego, który powiedział, że z kryzysem mamy do czynienia wtedy, gdy stare umiera, a nowe nie może się narodzić. I wydaje się, że dzisiaj właśnie mamy do czynienia z takim wieloaspektowym kryzysem, gdzie na naszych oczach kończy się pewien porządek w skali globalnej, a ten nowy porządek jeszcze się nie narodził i tych wymiarów kryzysu jest kilka. Pierwszy to jest przede wszystkim kryzys neoliberalnego modelu kapitalizmu, którego takim przejawem był kryzys finansowy 2008 roku, który ujawnił sprzeczności tego modelu i który nie sprawił wielkiej zmiany politycznej, ale na pewno wpłynął na myślenie o tym, co jest i o tym, co być może w przyszłości. Drugi aspekt tego kryzysu to kryzys demokracji, czyli podważanie zaufania obywateli do instytucji demokratycznych, brak wiary w instytucje polityczne pochodzące z demokratycznych wyborów, ale także podważanie legitymizacji instytucji, które na przestrzeni ostatnich lat zostały powołane, ale które nie podlegają demokratycznej kontroli, tak jak banki centralne, sądy konstytucyjne, co powoduje także pewien deficyt zaufania do instytucji publicznych. I wreszcie taki trzeci aspekt tego kryzysu to kryzys Unii Europejskiej. W tej chwili toczy się wielka debata na temat przyszłości Unii Europejskiej. Niektórzy twierdzą, że bez reformy ta forma integracji nie przetrwa. I można powiedzieć, że to stare umiera, a nowe nie może się narodzić, ale coś próbuje się narodzić i z czym się mierzymy, to wzrost popularności prawicowego populizmu i tak zwanych koncepcji demokracji nieliberalnych. I wydaje się, że dzisiaj stawka polityczna, globalna, europejska polega na tym, co zastąpi ten stary porządek, który jest w kryzysie i właśnie czy będą to rozwiązania
wywodzące się z agendy politycznej prawicowego populizmu, czy będą to właśnie modele demokracji nieliberalnej, czy też będzie to postępowa alternatywa wobec neoliberalnego porządku, którą mogłaby wprowadzić w życie lewica. Ale tutaj mamy do czynienia z czwartym wymiarem kryzysu, czyli z kryzysem lewicy jako formacji politycznej. Kilka tygodni temu jeden z zachodnioeuropejskich uniwersytetów opublikował wyniki badań dotyczące krajów OECD. Zbadano poparcie dla partii socjaldemokratycznych od początku XX wieku do dzisiaj. I bardzo wymowna była grafika ukazująca wyniki tych badań. Ona pokazuje, że partie socjaldemokratyczne w krajach OECD i ich poparcie jest mniej więcej podobne do początku ruchu robotniczego, to znaczy, że ono wyglądało od XX wieku mniej więcej tak i dzisiaj jest tendencja spadkowa i socjaldemokracja w Europie Zachodniej zmaga się z wieloma problemami. Jeden to istotny, to nowy typ segmentacji elektoratu, czy nowy typ podziału socjopolitycznego, który moglibyśmy nazwać na zwycięzców globalizacji i przegranych globalizacji. Zwolenników otwarcia się oraz zwolenników silnych państw narodowych, co stanowi pewne wyzwanie dla lewicy, bo te podziały idą jakby w poprzek tradycyjnego elektoratu socjaldemokracji, z czym mieliśmy do czynienia na przykład podczas referendum w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, gdzie elektorat Partii Pracy uległ takiej segmentacji, że część głosowała, zwłaszcza wyborców z postindustrialnych okręgów walijskich, za opuszczeniem Unii Europejskiej, natomiast ta lepiej wykształcona część, bardziej liberalna elektoratu Partii Pracy głosowała za pozostaniem tego kraju w Unii Europejskiej. Często to prowadzi w ogóle do upadku partii socjaldemokratycznych, czego przykładem mieliśmy podczas wyborów w Holandii, gdzie Partia Pracy socjaldemokratyczne ugrupowanie utraciło swoją hegemoniczną pozycję na holenderskiej lewicy na rzecz dwóch innych partii lewicowych, partii socjalistycznej, postmaoistowskiej oraz zielonej lewicy, także o radykalno-lewicowych korzeniach. I co jest bardzo ciekawe, te dwie partie zgromadziły dwa różne elektoraty. Partia socjalistyczna gromadziła elektorat pracowniczy, raczej wyborców wywodzących się z klasy pracującej, i partia ta unikała na przykład kwestii uchodźców czy kwestii integracji europejskiej w swoim komunikacie wyborczym. Natomiast ta zielona lewica, ona apelowała do tych lepiej wykształconych wyborców i bardzo mocno stawiała kwestie związane z uchodźcami, z integracją europejską i z otwartością Holandii na inne kultury. I wydaje się, że ten podział jest dosyć istotny także w Polsce, gdzie dwa dominujące podziały socjopolityczne, które kształtowały scenę polityczną po 1989 roku, to był z jednej strony właśnie ten podział kulturowy na modernizatorów i tradycjonalistów, i drugi podział to był ten podział historyczny dotyczący stosunku do PRL-u, i na przykład SLD znakomicie odnajdywał się w tych dwóch podziałach socjopolitycznych, jakby prezentując siebie jako siłę promodernizacyjną, a z drugiej strony w tym podziale postkomunistycznym reprezentującą tą stronę, która sprzeciwiała się deprecjonowaniu PRL-u. Natomiast ten podział typowo na lewica-prawica, czyli podział dotyczący kwestii redystrybucji, kwestii ekonomicznych, on nie odgrywał aż tak istotnej roli. Mniej więcej od 2005 roku, gdy ten podział postkomunistyczny przestał odgrywać taką istotną rolę, dostrzegamy marginalizację polityczną SLD, no i dominację dwóch partii prawicowych, które jakby zajęły te miejsca w tym podziale kulturowym, ale jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość także w takiej sferze werbalnej czy w sferze retorycznej także pewnych projektów społecznych
podjęło też pewne kwestie, socjalne. No i teraz jest pytanie, czy w Polsce, można, dziś zbudować formację, która byłaby zdolna zaprezentować jakąś lewicową, agendę. I to jest pytanie na naszą, dzisiejszą dyskusję i pytanie do, Macieja Gduli. Czy, jest taka przestrzeń, czy w jaki sposób można formułować te, lewicowe, postulaty? I wydaje się, że wszystkie, że w debacie publicznej pojawiają się różne recepty na temat tego, jak polska lewica mogłaby wyglądać, zwłaszcza ze strony środowisk, które są zainteresowane tworzeniem nowej, jakości, czy tej, nowej lewicy. Zwłaszcza są to środowiska wywodzące się z ruchów, społecznych, które, podkreślają to, że lewica powinna wystrzegać się silnego przywództwa i stawiać na, kolektywne formy, przywództwa. Lewica ta także wskazuje, że należy skupiać się na konkretnych walkach o, konkretne, cele, to znaczy nie budować całościowej wizji, tylko skupiać się na przykład na kwestie walki o prawo do przerywania ciąży i że z, takiej mozaiki ruchów społecznych może narodzić się, ta nowa lewica całkowicie oddolnie na bazie, organizacji pozarządowych i, niesformalizowanych ruchów, społecznych. Wydaje mi się, że te recepty są, nieadekwatne do wyzwań, jakie stoją przed, Polską, lewicą. Otóż wydaje mi się, że dziś potrzebujemy lewicy, która jasno powie, że chce wygrać wybory i że jest przygotowana do wygrania, wyborów i lewicę, która dokona realnej oceny kształtu sceny politycznej i zmieniających się warunków uprawiania, polityki. Otóż polska scena partyjna po 1989 roku była budowana na poziomie parlamentarnym. Znaczy polskie partie polityczne nigdy nie były w III RP silnie zakorzenione, społecznie, tylko zawsze były budowane przez elity, parlamentarne. Niejako te przemiany niejako wyprzedzały to, co dzieje się w tej chwili w Europie Zachodniej, gdzie instytucje, partii politycznych ulega, osłabieniu. I także w Polsce mamy słabe identyfikacje, jeśli idzie o identyfikowanie się jako lewica i prawica przez, wyborców, co także tworzy pewne problemy w formułowaniu apelu wyborczego opartego na, identyfikacjach lewica i prawica. Stąd wydaje się, że kwestia przywództwa jest niezmiernie istotna, że w tej chwili to lider jest, lider ugrupowania politycznego jest, pewnym medium, które jest w stanie łączyć różne, segmenty, elektoratów. I o tych kwestiach w swojej książce pisał także Maciej Gdula i wydaje mi się, że tutaj postawię, kropkę. A poproszę Maćka Gdulę o, własne tezy i będę Państwa zachęcał także do zabrania głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyszli Państwo na naszą dyskusję. I nie mamy moderatorki, więc musimy się nawzajem na siebie napuszczać i właśnie ja to teraz zrobię. To znaczy powiem coś, innego niż Michał, chociaż w wielu aspektach się z nim zgodzę, ale nie zgadzam się co do tej ogólnej ramy, to znaczy tego, że mamy kryzys. Ja mam wrażenie, że raczej trzeba patrzeć na to, co jest nowego. Znaczy, że to nowe się już wykluło, ono już jest i to od dłuższego czasu dzisiaj widzimy o wiele wyraźniej, jakie są zarysy tego, co nowe i co można w tej rzeczywistości jakby przestawiać, a co jest po prostu, nie wiem, no takie jak
rozwój przemysłu w XIX wieku. No nie? No, na pewno można było w XIX wieku jeszcze myśleć o tym, że pewne ideały społeczeństwa agrarnego wymagają obrony, tak musimy wrócić do jakichś takich bardziej hierarchicznych, tradycyjnych i tak dalej form, ale ci, którzy powiedzieli nie, to już jest nowe społeczeństwo, narodził się świat przemysłowy i tutaj pewnych rzeczy nie poprzestawiamy, to byli ci, którzy mieli większe szanse politycznie, tak? Rzeczywiście akceptowali to, co rzeczywiste. I dla mnie tym, co jest nowe dzisiaj, to jest zmiana głęboka architektury komunikacji w związku z internetem. W tym sensie przejście od sfery publicznej zorganizowanej wokół prasy do internetu, to jest totalna zmiana. I teraz jest tendencja, żeby opisywać tę zmianę właśnie w kategoriach przejścia od czegoś, co było dobre, do czegoś, co się rozpadło, no i teraz trzeba to odbudować. To znaczy ten stary świat prasy był taki dobry, poukładany, że wtedy była na przykład racjonalna debata publiczna, no a teraz to mamy wysyp irracjonalizmu, teorii spiskowych, Trumpa i jeszcze inne w ogóle złe rzeczy. Przykładem takiej książki, która jakby ma mnóstwo zalet, ale też ma tę wadę, jest książka Postprawda Matthew właśnie. On tam opisuje te przemiany w kategoriach choroby, regresu, przewagi emocji nad racjonalnością. Ja się do tego nie przyłączam. Znaczy coś się zmieniło. Mamy zupełnie nowy sposób funkcjonowania sfery publicznej. Jest dużo więcej konkurencji, jest dużo bardziej rozproszona produkcja, jest dużo łatwiej wejść do tej sfery publicznej. Rzeczywiście jest dużo więcej pewnego moralnego odniesienia do rzeczywistości, jest dużo więcej emocji, ale ja bym na to patrzył jako po prostu warunki, w których funkcjonujemy. Nie? Znaczy, ja nie mam takiego odruchu, żeby myśleć, o, ci ludzie są tacy emocjonalni, beznadziejni, a może to jest właśnie coś, co demokratyzuje nam politykę, nie, że jest więcej emocji. Tylko my też musimy umieć do nich trafić, tak? Wykorzystać je, uruchomić też emocje po naszej stronie. Bo to, co dotyczy tej nowej sfery publicznej, to też bardzo zmieniło politykę i to jest moim zdaniem też coś, po prostu coś nowego. Ta polityka jest dużo bardziej spersonalizowana niż kiedyś, dużo bardziej oparta na liderach, na przywódcach, na wcielaniu projektu politycznego i na odnoszeniu się do czegoś, co ja określam jako wydarzenie. Coś, co jest nieprzewidywalne, coś, co wybija sferę publiczną z takiego normalnego toku wydarzeń, czy normalnych cykli dziennych, miesięcznych, wyborczych i tak dalej. No, jeden przykład. Kto by przewidział, że w 2015 roku głównym problemem podczas wyborów parlamentarnych będzie kwestia uchodźców? No to było w ogóle, nikt się do tego nie przygotowywał, nikt, nie wiem, przygotowując programy na przykład w 2014, nikt nie myślał, że to będzie bardzo ważne, a to się okazała kluczowa sprawa i ją wygrała prawica zdecydowanie. Znaczy tę kwestię wygrał Kaczyński. Także dlatego, że odniósł się do niej jednoznacznie, etycznie i wyartykułował bardzo mocno strach przed uchodźcami i kwestię poszukiwania bezpieczeństwa. Ale to nie była jedyna droga. Znaczy, bo to jest też jakby jeden z problemów w analizie dzisiejszej sytuacji, że myśli się, no tak, oni wygrali, ponieważ odwołali się do takiego, do społeczeństwa takiego, jakim ono jest. Nie, Polacy wcale tacy nie byli. W 2015 roku, na początku, w marcu 70% ludzi chciało przyjęcia uchodźców. Wszystko się zmieniło, już rok później było to 70% przeciw. Nie? Polacy się tak zmienili nagle? No nie, zmienili się dlatego, że mamy do czynienia z procesem politycznym, który zmienia postawy dzisiaj o wiele szybciej niż kiedyś. Dlatego też jak się mówi, że na przykład na pewno nie wyjdziemy z Unii, bo Polacy są tacy prounijni, no to ja w to nie wierzę. Polacy mogą zmienić swój stosunek do Unii Europejskiej w przeciągu roku i będziemy wychodzić z Unii i będziemy mówić, no tak, no jak zwykle Polacy okazali się niedojrzali i tak dalej, i tak dalej. Teraz
Z tą personalizacją wiąże się coś, co bardzo zmienia moim zdaniem politykę. Znaczy to, że ona w dużo większym stopniu funkcjonuje jako dramat. To znaczy jako proces, w którym osoby są dużo ważniejsze, ale w której też oczekuje się od publiczności tego, że ona odniesie się do czegoś, co jest postawione jako kwestia do decyzji. Jesteś za czy przeciw? Jesteś przeciw czy za likwidacji, znaczy przywrócenia porządku w Trybunale Konstytucyjnym? Jesteś za czy przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej? Jesteś za czy przeciw zmianom w sądownictwie? To jest rzeczywistość, wobec której się musimy orientować i też dużo większą rolę mają decyzje liderów. No, Prawo i Sprawiedliwość zatonęłoby bez Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma tej partii bez Jarosława Kaczyńskiego i bez jego decyzji. Nie wiem, czy to jest tak, że ja mówię Kaczyńskim, czy Kaczyński mówi mną, ale mówimy dokładnie to samo, jeżeli chodzi o... A mówię tak, bo wiem, że Jarosław Kaczyński po prostu czytał moją książkę i on zareagował w ten sposób, że zadziałał przeciwko swojej partii. Tak zdecydowanie to ograniczenie uposażeń, stwierdzenie, że muszą oddać nagrody, to było, wszyscy w partii są na niego maksymalnie źli na to. Ale on wyczuł, że partia staje się partią władzy, a on właśnie jest od tego, żeby to kontrolować, znaczy żeby nie pozwolić swoim ludziom zostać ludźmi władzy. Oni mają być ludźmi zmiany. Tak, a nie tymi, którzy po prostu korzystają z owoców rządzenia. Nie, oni mają dokonywać zmian i zrobił to. Tak? I teraz jak patrzymy w sondaże, no to widać, że on się raczej, że PiS się odbudował. Nie? To był dobry ruch w ostatnim momencie w zasadzie. Nie? Ale to jest też, my się właśnie do tego odnosimy, do czego? Do działań Kaczyńskiego. Tak? Czy dobrze jest, że oddali nagrody, czy źle? Czy dobrze jest, że ograniczył uposażenia, czy źle? I teraz to jest z jednej strony łatwo powiedzieć, róbmy tak samo, ale my nie mamy lidera, który rządzi, więc nie mamy kogoś, kto wyznacza jakby kierunki procesu politycznego, więc co jest moim zdaniem jakby wymogiem wejścia w ogóle w polityczny proces, bo dla mnie problemem jest to, że lewicy nie ma w politycznym procesie, nie uczestniczy, zresztą opozycja uczestniczy w nim, ta parlamentarna, myślę o Nowoczesnej, Platformie, też jako statysta tak naprawdę, bo oni się tylko odnoszą do tego, co robi Jarosław Kaczyński. I dzieje się tak nieprzypadkowo, bo oni też nie mają przywódcy, też nie mają osoby, która byłaby w stanie mieć coś pozytywnego do zaoferowania. Oni są na nie wobec PiS-u, nie? Więc wszystko, co zrobi Kaczyński, to oni już wiadomo, że powiedzą nie. Natomiast nie mają swojego tak. Nie mają kogoś, kto wciela to tak. Nie mają osoby, która pokaże, że inny model sprawowania władzy niż ten, który ja nazywam nowym autorytaryzmem, który opiera się przede wszystkim na forsowaniu takiego nienegocjacyjnego modelu władzy, który, i to jest bardzo atrakcyjne, ludziom się to podoba, który jest zresztą też w jakimś sensie demokratyczny, bo jednak ludzie uważają, że skoro dostał mandat, to ma prawo robić to, co robi. Nie? To jest, ja bym nie powiedział, że to jest totalny kryzys demokracji. Ale potrzeba jest osoby, która będzie wcieleniem zupełnie innego modelu, na przykład bardziej negocjacyjnego modelu sprawowania władzy. Dla mnie takim kierunkiem ataku na rządy PiS nie jest mówienie, że oni niszczą to, co było dobre, ale oni budują to, co jest nie do zaakceptowania, albo coś, co ma swoje ograniczenia. Dla mnie ten model sprawowania władzy jest takim rodzajem zdziecinnienia, to znaczy, czy niedojrzałości. To znaczy Jarosław Kaczyński buduje struktury władzy, w których osoby niżej muszą czekać na sygnał z góry, żeby zacząć działać. Nie? To jest, ta niedojrzałość jest charakterystyczna dla całego obozu, bo tylko Jarosław jest dojrzały, bo tylko on pilnuje, tylko on sprawuje kontrolę. Tak? On
patrzy, czy dzieci nie podpalają firanek. Nie? Z drugiej strony jest w tym też pewien rodzaj bezwstydu charakterystyczny dla dzieci. Nie? To znaczy nie będziemy się wstydzić swojej własnej przeszłości. Nie będziemy nikogo przepraszać. Nie? Taka apologia bezwstydu też jest charakterystyczna dla pewnego rodzaju właśnie zdziecinnienia, niedojrzałości. W polityce międzynarodowej też to widać, tak? Jakikolwiek konflikt kończy się odwróceniem plecami i wycofaniem do swojego pokoju i oparciem się na jedynej postaci, która jest naszym stałym kolegą, to znaczy na Orbanie. Więc jeżeli chcemy mieć, w tym sensie moim zdaniem diabolizowanie Kaczyńskiego jest bez sensu, bo to tylko przekonuje innych, że on jest potężny. On nie jest potężny. Ta polityka okazuje się mieć bardzo krótkie nogi, czy ona jest mocna w gestach, ale słaba realnie. Nie? Więc pytanie jest, czy mamy inny pomysł, żeby realnie opowiedzieć o tym, co my możemy zrobić, jaką politykę mamy do zaoferowania. I tutaj wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, to też jest tak, że często ludzie myślą, że ja o tych liderach mówię, bo ja tak bardzo lubię liderów i tak w ogóle jestem przekonany i chcę się komuś podporządkować. Nie lubię tego. Widzę ograniczenia tego, na przykład, że trzeba stawiać na daną osobę, która jest dużo mniej sterowna niż kiedyś, kiedy były struktury partii, kiedy była sfera publiczna uporządkowana bardziej. Chociaż też jakby możemy o tym później, jeżeli Państwo by chcieli o tym porozmawiać. Ja nie jestem jednoznacznym fanem tego, jak wyglądała kiedyś sfera publiczna. Ona miała mnóstwo cenzur, bramek i tak dalej. Na przykład nie można było krytykować wyprawy do Iraku. Nie? To były cenzury w polskiej prasie. Ale potrzebujemy osoby, która będzie wcieleniem tego nowego systemu rządzenia. Wcieleniem polityki, która na przykład oddaje pole do działania i rzeczywiście upodmiotawia, albo rzeczywiście daje sprawstwo, zachęca ludzi do uczestnictwa, zachęca ludzi do definiowania swojego świata. Nie? To jest bardzo... To się wydaje takie bardzo abstrakcyjne, czy takie i potencjalnie też takie miałko-liberalne. Nie? A tutaj ludzie się sami zorganizujcie. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby uruchomić potencjały i uruchomić te tożsamości, które dzisiaj są albo uśpione, albo są wykluczane. I dla mnie, jak tutaj mówiłeś o tych podziałach socjopolitycznych, mi się wydaje, że tutaj ci, którzy są nazywani populistami, odnoszą się do czegoś realnego, to znaczy do jakichś realnych napięć, moim zdaniem o charakterze klasowym. Nie jest przypadkiem, że są dwa zawsze twarde punkty. To Miller, którego książkę też wydała Krytyka Polityczna i której książki też nie lubię, chociaż ma zalety, bo porządkuje. Wiem, dzisiaj robię krecią robotę dla wydawnictwa Krytyki Politycznej, ale to są ważne książki, to są jakby światowej sławy autorzy i w ogóle ważne dla debaty książki, ale ja się po prostu nie zgadzam. No. Nie chcę tutaj tak ze względu na koleżeński interes bronić tych książek. Ale tam jest jeden dobry moment u Millera, że zawsze jest tam odwołanie się do zwykłego człowieka i krytyka elit. I to, tylko Miller nie mówi, skąd się to bierze. Dla niego to jest pewien wehikuł, za pomocą którego populiści zdobywają, nie wiem, zainteresowanie ludzi i tak dalej. Ale tak naprawdę pierwszy punkt, zwykły człowiek, to jest odwołanie się do klasy ludowej, która nie ma do siebie miejsca w tym systemie. Koniec. Znaczy po prostu w liberalnej utopii nie ma miejsca dla pracowników fizycznych. Wszyscy mają być klasą średnią, wszyscy mają mieć studia, wszyscy mają wykonywać pracę umysłową. Ludzie są wkurzeni na to. Oni chcą się poczuć normalnie. Nie? I dlatego jak się im mówi, jesteście normalnymi Polkami i Polakami, no to klasa ludowa to bierze. Nie? No tak, no jesteśmy, no kurczę, no przecież. No nie musimy się zmieniać, żeby być, kurczę, tutaj się czuć jak ludzie. Nie? I to jest jedna rzecz. A niechęć do elit to moim zdaniem jest coś, co dużo bardziej działa na klasę średnią, która odkrywa, że w tym świecie nie jest najważniejsza. Nie? Bo świat liberalny mówi im,
wszyscy jesteśmy klasą średnią, jednostkami, konstruujemy, staramy się, pracujemy, budujemy siebie jako projekt, wysyłamy CV i tak dalej. Okazuje się, że elity żyją zupełnie inaczej. Nie? I ze względów finansowych, ale też ze względu na świat pracy. Na przykład jest taka książka, żeby nie chcę dawać przykładów tylko ze swoich badań, ale też mam takie, ale jest książka Vance'a, taki bestseller w Stanach Zjednoczonych. To jest chłopak z bardzo biednej rodziny, który został wziętym prawnikiem, skończył Yale i pracuje w jakiejś wielkiej kancelarii. Elegia dla bidoków, tak, taki jest tytuł. I on opisuje to, że jedną z rzeczy, której on nie wiedział o tym świecie, jest to, że tam pracy nie dostaje się wysyłając CV, tylko spotykając się z różnymi ludźmi i rozmawiając swobodnie o różnych sprawach. Tak, nie jest tak, że ktoś idzie i tam sprawdza, na jakieś seminarium chodziłeś, jakiś stopień dostałeś, okej, jak jest dobry stopień, to cię bierzemy. Tylko trzeba pokazać, czy pasuje się do tego świata, nie? Czy ma się pewne kompetencje. I teraz oczywiście można to, i tak to po prostu wygląda. Jeżeli klasa średnia na przykład zobaczy to, tak? Zobaczy że na przykład zdobycie dyplomu nie jest wystarczające, tylko trzeba jeszcze zrobić coś więcej, to jest zła. Jeżeli zobaczy, że na przykład w polskich warunkach, że to, że się idzie na uniwersytet, to nie wystarcza, bo trzeba wysłać dzieci za granicę na studia, bo to dzisiaj jest takim odruchem wśród elit. Jeżeli się zobaczy, że dzieci elit wcale nie mają mieszkań na kredyt, tylko mają mieszkania kupione na gotówkę, to jest wkurzona. Więc ten antyelitaryzm to nie jest to, że po prostu ludzie, nie wiem, nie są przyzwyczajeni do tego, żeby tolerować wyższość, albo nie są przyzwyczajeni do tego, że są zawistni. O, to jest też wytłumaczenie, które się pojawia. Tylko tu są jakieś realne napięcia dzisiaj. I dla mnie odniesienie się do tych realnych napięć jest jednym z warunków zaistnienia w tym świecie dzisiejszej polityki. I oczywiście z jednej strony można, to jest myślę dzisiaj wybór przed lewicowymi kandydatami czy politykami, osobowościami, że z jednej strony mogą iść w stronę restauracji, to znaczy powrotu do tego, co było, w stronę liberalnej utopii, w stronę takiej obietnicy, że trzeba się bardziej otwierać, być nowoczesnym, funkcjonować w ramach pewnych standardów, jakby starać się ożywić tę liberalną utopię, albo z drugiej strony starać się zmienić reguły gry. Znaczy w tym sensie na przykład mówić więcej o klasach. Dla mnie jedną z książki mojej jest bardzo, można powiedzieć, nieortodoksyjnie lewicowe, jest przywrócenie tego pojęcia, ale nie po to, żeby znieść klasy, tylko żeby uruchomić te tożsamości, tak? I uruchomić je, dając na przykład miejsce dla robotników, dla klasy ludowej, pracować nad tym, żeby oni uczestniczyli też w modernizacji, także zmieniając na przykład edukację, usługi publiczne, żeby powstawała kultura, która uwzględnia ich specyfikę, ich tożsamość, ich sposób życia, ich problemy, że tego jest za mało. I to jest, nie chodzi mi o to, żeby na przykład otworzyć szansę dla klasy ludowej, żeby ona mogła przestać być klasą ludową, żeby były równe szanse na przykład i tak dalej, żeby każdy, ktoś chce się stamtąd uciec, mógł to łatwo zrobić, tylko chodzi mi raczej o to, żeby dowartościować ten sposób życia i uruchomić go, właśnie jakby uruchomić sprawczość tych ludzi. Także jeżeli chodzi o definiowanie, nie wiem, przestrzeni publicznej, usług publicznych, edukacji, zdrowia i tak dalej. A z drugiej strony to jest wymyślenie nowego sposobu funkcjonowania elit. Czego mamy wymagać od elit? Nie? Czego można wymagać od nich? Czy to jest tylko piękne życie, czy coś za tym idzie więcej? Na przykład czego można wymagać zasadnie od naukowców? Nie? Dzisiaj się ta perspektywa PiS-u jest tak naprawdę bardzo liberalna. Nie? To znaczy imitacyjna. Czym trzeba od nich wymagać, żeby publikowali w najważniejszych czasopismach, żeby się można nimi było pochwalić za granicą. To znaczy pojedziemy na przykład do Szwajcarii, tam gdzie uniwersytety są w pierwszej setce i powiemy, a nasze już nie są w czwartej, są w trzeciej setce, osiągnęliśmy sukces. Nie? Dla mnie jest raczej pytanie o to, czy naukowcy na przykład
funkcjonują w ten sposób, że tłumaczą nam świat, który nas otacza, nie? Albo czy coś robią pożytecznego. Czy tak na przykład, jeżeli chodzi o publiczność, bardziej mnie interesuje, czy naukowcy publikują rzeczy istotne dla polskiej debaty publicznej i kulturowej, niż czy publikują w ważnych, wysoko punktowanych czasopismach. Mogą to robić, ja nikomu nie przeszkadzam, ale jeżeli chodzi o zobowiązanie wobec tej wspólnoty, która w końcu finansuje naukę, no to dla mnie to, że uczestniczy się w definiowaniu problemów w Polsce, jest dużo, dużo ważniejsze. I w zasadzie chciałbym na tym skończyć, żebyśmy jeszcze mieli okazję porozmawiać w ogóle. To jeszcze zanim Państwu oddam głos i zachęcę do zaprezentowania własnych opinii, to chciałem Cię, Maćku, jeszcze dopytać o jedną kwestię, bo rozpoczęłeś swoją wypowiedź od przywództwa, skończyłeś na klasach, postulując uznanie tych różnic, to znaczy pokazanie ich, ale jeśli miałbyś zasugerować, przechodząc już na taki poziom polityczny, a jak mógłby wyglądać komunikat lewicowego przywódcy do klasy ludowej, do klasy średniej, to znaczy do jakich konkretnie interesów to by się mogło odnosić, albo do jakich wartości? I czy widzisz taką szansę, żeby ten komunikat był atrakcyjny dla tych dwóch klas jednocześnie? Znaczy, czy lewica powinna formułować taki komunikat, żeby także wskazywać na te związki pomiędzy, związek pomiędzy interesem klasy ludowej a klasy średniej? Więc jakbym mógł Cię poprosić o takie skonkretyzowanie, jak to na poziomie komunikatu politycznego mogłoby wyglądać? Znaczy, mówiliśmy wcześniej o tym, że ta polityka od programów bardziej i narracji przechodzi bardziej do wydarzeń i takich kwestii zapalnych, takich jak na przykład uchodźcy. I można by argumentować, zresztą słyszałem takie argumenty od bardzo inteligentnych lewicowych osób, że lewica powinna krytykować przyjęcie uchodźców, że to jest w zasadzie jedyna droga dla lewicy, ponieważ wiadomo, że uchodźcy obciążają budżet i zabierają miejsca pracy, a klasa ludowa ma taki interes, żeby trzymać uchodźców z daleka od Polski. Nie, wydaje mi się to jakby największym błędem i też takim bardzo protekcjonalnym myśleniem o klasie ludowej, jako o ludziach, którzy mają tylko interesy i w ogóle nie mają odniesienia etycznego do świata. Nie, znaczy takie przekonanie, że tam to jest tylko ludzie, którzy są wrażliwi wyłącznie na kiełbasę wyborczą, jest w ogóle totalnym błędem, wynikającym też po prostu z nieznajomości klasy ludowej, ze stereotypów, z uprzedzeń. Jak myślę sobie o klasie ludowej, tam jest bardzo ważna taka etyka troski, pomocy w ogóle. I to się pojawia zarówno w odniesieniu do rodziny, jak i w odniesieniu do zwierząt. Jak na przykład rozmawialiśmy o zwierzętach z rolnikami i pytaliśmy ich, jakie zwierzę jest najbardziej podobne do człowieka, to wcale tam nie mówili o psie, ani o kocie. To jest, też pokazuje, że ta dyskusja na temat psów i kotów jest bardzo średnioklasowa. Czy jesteś tak zwolennikiem psów czy kotów, tylko oni mówili, że krowa jest najbardziej podobna do człowieka. Nie? Dla ludzi z klasy średniej to jest w ogóle dziwaczne. Zresztą podejrzewam, że dla części robotników też może być to dziwne, ale dlatego, że krowa się opiekuje innymi, bo daje mleko. Nie? Daje mleko, troszczy się o innych. I to jest to odniesienie, czy takie rozumienie etyki przy okazji kwestii uchodźczej jest takim domyślnym punktem odniesienia, ale także pewien praktycyzm. Jak rozmawialiśmy o uchodźcach teraz w Miastku, to osoby z klasy ludowej na przykład mówiły o tym, że nieliczne osoby z klasy ludowej, które były za przyjmowaniem uchodźców, mówiły, że przyjęcie jednej rodziny do Miastka niczego by nie zmieniło. Znaczy, że to jest po prostu robienie ludziom wody z mózgu jedna rodzina z takich, po prostu takiego praktycznego, takiego na zdrowy chłopski rozum, to po prostu niczego nie zmieni, nikomu nie zagrozi, tak? A ludziom trzeba pomóc. Bo to jest kwestia, która moim zdaniem jest dzisiaj dużym problemem na lewicy. Pozwolę sobie na taką trochę złośliwą uwagę, ale na tych debatach, które mieliśmy wcześniej, było bardzo letnio.
tak? Letnio także jeżeli chodzi o etykę. Nie? W tym sensie we mnie to w ogóle nie rezonowało. Znaczy w tym sensie to były rzeczy kompletne, były mówione rzeczy, które są mi kompletnie obojętne albo mnie irytowały. A z drugiej strony, i to jest problem dzisiaj dla lewicy, że my mamy taki język, nie? Nie mamy języka, który mobilizuje, który czegoś od ludzi też wymaga. Nie? To jest bardzo ważne. To jest też takie przekonanie, że tylko ludzie czekają, żeby dostać coś łatwego, żeby jakiś łup od państwa wyszarpać i żeby im dać święty spokój. Nie, ludzie też chcą tego, żeby polityka coś znaczyła, nie? Czegoś od nich wymagała, do czegoś ich mobilizowała. Oni chcą też uczestniczyć rzeczywiście w tworzeniu tego świata, który ich otacza. I w tym sensie jakby nie można myśleć w kategoriach takiego wąskiego interesu moim zdaniem, bo jednym z problemów ludzi, którzy są niepisowscy dzisiaj, to jest to, że oni są w ogóle zniechęceni do polityki. To w miastku, ja o tym rzadziej mówię, bo wszyscy są zainteresowani bardziej tym, kto popiera PiS i dlaczego, ale to było jeden z ważniejszych takich też odkryć, że ludzie, którzy nie są zwolennikami PiS-u, są całkowicie zdemotywowani, zdemobilizowani i jednym z warunków w ogóle zmiany politycznej jest zmobilizowanie ich. I bez odniesienia etycznego tego nie będzie po prostu. Bo też ciężko sądzić, że się przelicytuje na przykład PiS socjalnie. Nie? Cokolwiek, co powiemy, co się mieści w granicach rozsądku, to PiS to zrobi dzisiaj. Bo tak bardzo Kaczyńskiemu też zależy na zachowaniu władzy. Nie? Oni to zrobią. Jak będziemy mieli jakiś świetny pomysł dotyczący polityki socjalnej, PiS to weźmie od razu. Nie? I w jakimś sensie to jest trochę pocieszające, ale w dłuższej perspektywie to już może nie. A jeżeli chodzi o odwołanie do interesu, no to jest oczywiście interes pracowników, ale też rozumiany w to są coraz bardziej złożone sprawy. No, mieliśmy dyskusję w kuluarach o górnikach, w tym sensie, że to jest grupa zawodowa, która już coraz bardziej się zmniejsza, kurczy, że ludzie się przekwalifikowują. Ludzie też chętnie odchodzą coraz częściej z górnictwa do innych gałęzi gospodarki, bo tam płace są lepsze, a na przykład zagrożenie życia mniej. Nie, że to są procesy, które się toczą, ale są pewne takie uwspólnione mianowniki. Znaczy to jest poziom płac na pewno i to jest coś istotnego, coś, co jest ważne, coś, co łączy pracowników fizycznych z klasą średnią. Jakość usług publicznych, rozumiane jako dostępność, ale też jako bezpieczeństwo. Jak mówiłeś o tym, że właśnie badacie te transferowanie części pracy na zewnątrz, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa, nie? Kto będzie odpowiadał za pracę osób, które są wytransferowane jako pracownicy? Czy te osoby nie będą przeciążone jako pracownicy, czy będą mogły wykonywać pracę tak, żeby nieść pomoc innym, czy będą dla nich zagrożeniem? Nie? To są wszystko bardzo, bardzo ważne tematy. Ale też wydaje mi się, że jednym z warunków w ogóle, tak naprawdę też jakby takiego nowego początku, czy jakiegoś takiego wyznaczenia nowego kierunku jest mobilizowanie ludzi do tego, żeby zaczęli chcieć definiować to, jak funkcjonują usługi publiczne. Nie, że to nie jest tylko jakość, albo nie jest tylko to, że jak nas wybierzecie, to my to zrobimy, ale to jest też uruchomienie pewnego potencjału. Na przykład zmobilizujcie się, żeby określić swoje potrzeby edukacyjne, swoich dzieci na przykład, albo jak pracować z dziećmi, jak zmieniać programy, żeby one były bardziej otwarte na przykład na osoby z klas ludowych, albo jak definiować potrzeby zdrowotne, jak to zrobić, kiedy osoby z klasy ludowej na przykład mają tutaj mniejsze kompetencje, jak wzmocnić te kompetencje, w tym sensie wydaje mi się, że dzisiaj to jest zadaniem, żeby uruchomić pewną aktywność ludzi, którzy są na różne sposoby wykluczeni albo uśpieni. To zachęcam Państwa, ja będę podchodził z mikrofonem. O, jest dużo zgłoszeń, to zaczniemy od Pana, a potem Rafał i będziemy przychodzić tam. Panie. Dzień dobry Państwu. Chciałem kilka rzeczy dodać od siebie. No cóż, myślę, że w dyskusji tutaj pomyliliśmy jedną rzecz. Cały czas mówimy o uchodźcach, a to nie są uchodźcy, to są tylko migranci.
Mało tego, oni są nielegalnymi imigrantami. Oni wcale nie jest powiedziane, że będą wpuszczeni kiedykolwiek do jakiegokolwiek kraju. Tu jest problem, ponieważ w Polsce się przyjęło, że uchodźca jest czarny albo oliwkowy i w związku z tym wyszedł z nas obrzydliwy rasizm i ksenofobia. A większość osób w Polsce naprawdę tak uchodźcy nie widziała. Widzieliście Państwo uchodźcę na własne oczy? Taką ciekawostkę Wam powiem. Ja jestem uchodźcą. Mam obcy paszport. Większość życia spędziłem za granicą, żeby było weselej. Teraz wracając do pana Kaczyńskiego. Pana Kaczyńskiego znam 41 lat. Poznaliśmy się w Korze jeszcze. I trzeba, żeby zrozumieć pana Kaczyńskiego, trzeba całe te 40 lat jego działalności obejrzeć. Nie jest osobą, bym powiedział, odważną. Raczej znaliśmy go w Korze jako tchórza, niestety. W Solidarności nie działał w ogóle. Taka jest prawda. I teraz jeszcze ciekawostka. I tutaj pan doktor powiedział o cenzurze w sprawie Iraku. Byłem zawodowym wojskowym, komandorem marynarki. Byłem wykładowcą wojskowym w Akademii Technicznej, w tym właśnie jako visiting professor, w tym czasie, kiedy byliśmy w Iraku. Naprawdę nie było żadnej problemu i żadnej cenzury, żeby na ten temat mówić i wszystkie plusy i minusy. Także można było to powiedzieć. Niestety dziennikarze zazwyczaj mają niskie kompetencje w tej sprawie i wygadują kompletne bzdury na tematy wojskowe. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Rafał Lipski, Inicjatywa Polska. Ja bym chciał zacząć od tego, o czym też tu rozmawialiśmy, z tym problemem lewicowego przekazu. Problemem na lewicy jest też to, że jest zaangażowanych bardzo mało młodych ludzi, z całym szacunkiem do osób starszych, ale młodzi ludzie praktycznie w ogóle nie chcą. I popatrzmy na internet. Internet, na przykład YouTube, jest zasypywany przez coraz większą ilość prawicowych kanałów, jakieś masakracje, prawicowy internet i tak dalej. Lewica nie robi nic. Nie ma żadnych kanałów telewizji internetowych. Oczywiście świetną robotę robi krytyka polityczna, ale oprócz krytyki tak naprawdę my nie mamy lewicowych mediów. A jeszcze korzystając z okazji, chciałbym zapytać pana doktora Gdulę, no właśnie, jakim językiem, może nie jakim językiem, ale o czym ma mówić lewica, żeby zwiększać swój elektorat, bo na razie on jest taki no kilkuprocentowy, jak jest sumujemy powiedzmy około 10% na całej lewicy, może 12%, ale wspominał pan doktor, że no nie przebijemy PiS-u w kwestiach socjalnych. To teraz pytanie, czy mamy iść mocno w światopoglądowe sprawy, w prawa człowieka, prawa kobiet, prawa mniejszości, czy jednak zbudować mocną socjalną ofertę i mówić z takim jakby pół na pół, bo ja też się nie zgadzam, często jest zarzucane niektórym progresywnym osobom, że za dużo mówią o światopoglądzie i absolutnie moim zdaniem lewica nie powinna od tego odchodzić. Lewica powinna zarówno mówić o kwestiach socjalnych, jak i prawach człowieka, światach poglądowych, ale jak pana doktora zdaniem, jaki ten język powinien być, bo moim zdaniem powinien być on mocny, żeby... Dzień dobry, Anna Makówka-Kwapisiewicz. Ja reprezentuję National Democratic Institute, który jest od 2 lat w Polsce. I ostatnio zrobiliśmy badania takie porównawcze młodzieży w Polsce, na Słowacji i Węgry odnośnie ich poglądów politycznych, podejścia, wartości i to, co mają zamiar robić w życiu. I co tak odbiegając, w Polsce wypadło najlepiej, więc byłyśmy nawet zaskoczone. Ale co jest bardzo niepokojące, że jest bardzo niski odsetek osób, to znaczy tak, młode osoby od 16 do 25 roku życia są bardzo zainteresowane polityką, ale nie działają politycznie. I to jest niecały 1%. Dodatkowo, jeżeli działają politycznie, to jest to głównie partia pana Korwina i pana Kukiza. I to jest taki niepokojący trend i ja bym chciała się zapytać, w jaki sposób te organizacje lewicowe, ogólnie rzecz biorąc prozaczłowiecze, tak, bo to jest taki pryzmat, mogą zaadresować ten komunikat, żeby zwabić tych młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Adam Jaszkow. Ja myślę, że tutaj poruszono kilka tematów o różnej wadze. Myślę, że podstawowym problemem lewicy w Polsce i w Europie jest problem
z jednej strony ucieczki od socjalistycznej krytyki kapitalizmu, skoro za guru nowej lewicy w niektórych kręgach uchodzi Piketty, który jest takim racjonalnym liberałem gospodarczym, bo są też nieracjonalni, których jest większość, to trudno na tej podstawie zbudować jakąś alternatywną wizję społeczną. Jeśli odchodzimy od wizji, od opisu realnego społeczeństwa, między innymi od struktury klasowej, to trudno taką alternatywę przedstawić. I ta w Polsce ta ucieczka od socjalistycznej krytyki kapitalizmu odeszła tak daleko, że generalnie taka nominalnie lewicowa największa partia w Polsce jest według krytyjskich europejskich ściśle centrową. Jeśli chodzi o pewne odruchy, programy, zasady działania. Skoro nie buduje i to jeszcze przegrała jakby, czy jakby przez ten okres ostatnich kilkunastu lat, nawet wtedy, kiedy była u władzy, nie budowała swojego elektoratu. Bazowała na tym, co się działo samo, bo część sukcesu wyborczego dostała w prezencie niejako. W związku z tym, skoro nie budowała swojego elektoratu, nie prezentowała alternatywy społecznej i politycznej, to trudno teraz szukać w społeczeństwie kogoś, kto by chciał taką alternatywę wspierać. Po pierwsze, jej nie widzi. Po drugie, pozostaje opuszczony. Jakby to, co było powiedziane odnośnie tego, że duża grupa przeciwników, znaczy osób, które nie są za PiS-em, jest pozbawiona wyboru politycznego, bo nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo pozostałe alternatywy są jakby zbliżone do siebie. Tak naprawdę PiS nie robi specjalnie niczego innego niż robiło PO. Tutaj nie ma wielkich różnic, jak pamiętamy o tym, że program 500+ został wymyślony przez doradcę Tuska, prawda? Tylko Tusk nie zdążył go zrealizować. Być może za jakiś czas, gdyby przypadkiem PO rządziło, to by został zrealizowany, ponieważ PO jest partią, jakby to powiedzieć, sprawnego rządzenia, przynajmniej taki sobie postulat głosili, więc jakby się okazało, że można to zrobić i pozwoli to utrzymać przy władzy, nikt PO by nie protestował. Tak jak przecież 8 lat temu przejęto część postulatów wprowadzonych przez dwuletni rząd PiS i żadnego nie odwołano. Nie wycofano się z niczego. Program darmowych podręczników jest programem PO. To są partie, które jakby próbują reagować na lęki społeczne i na ile są w stanie to zrobić, to robią. Tam nie ma żadnych ideologicznych zapisów, że czegoś nie robimy. Natomiast to, czego PiS prawdopodobnie na pewno nie zrobi, to jest kwestia zmiany struktury podatkowej. To jest pewne tabu społeczne w Polsce, to znaczy wszyscy chętnie prowadzili podatek liniowy, natomiast kwestia podatku progów i podatku progresywnego jest coś, co zostało odsunięte. To jest ta sfera, która mogłaby być pewnym programem, że jeśli nie państwo nie będzie ingerowało w przychody, nie będzie wyrównywało niedostatków przychodowych, to ani sfera publiczna nie będzie dofinansowana, ani to bezpieczeństwo klasy ludowej nie zostanie zachowane. To jest postulat, który w kampanii wyborczej przez jedną z partii Nowej Lewicy był zgłoszony, ale potem znikł. Ostatnio jakby w ogóle ta kwestia nie funkcjonuje. Natomiast jeśli chodzi o procesy modernizacyjne i światopoglądowe, to jest kwestia jakby złego postawienia, bo jeśli patrzymy na to, na kwestie światopoglądowe jako kwestię indywidualną wyborów moralnych, to jest postulat czysto liberalny. I powoduje on to, że jeśli ktoś jest w stanie realizować swoje prawa, to je realizuje i należy mu tego zabranić. Jak ktoś nie jest w stanie, to trudno. Natomiast postulatem lewicowym jest powiedzenie, jeśli program społeczny zostanie zmieniony, to wszyscy automatycznie nabędą pewne prawa i one będą chronione przez system społeczny i polityczny. I to jest jakby podejście z drugiej strony, czyli emancypacja ma się odbywać poprzez zmiany społeczne, a nie przez indywidualne wybory. I w tym kierunku powinniśmy, znaczy to jest to miejsce dla projektu lewicowego, czyli powrotu do tego, że jeśli klasa ludowa będzie miała pewne możliwości, kompetencje i nie będzie jej czegoś zabierane albo pewne rzeczy, kanały nie będą zamknięte poprzez brak pieniędzy, to wszyscy będą mieli
możliwość dokonywania pewnych wyborów zgodnych z ich światopoglądem. Małgorzata Prokop-Paczkowska. Ja kiedyś byłam dziennikarką, więc chciałam o dziennikarzach, bo tu była mowa. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy to właśnie dziennikarze objaśniali trochę chociaż ludziom świat w Polsce, w telewizji publicznej na przykład. Potem przez czas, kiedy telewizja publiczna za czasów PO zaczęła ścigać się z TVN-em, czyli telewizją komercyjną, byliśmy informowani tylko, to były tylko telewizje newsowe. Nikt tam niczego nie objaśniał, tylko pokazywał katastrofy różnego rodzaju. PiS, przejmując telewizję publiczną, jakby wrócił do tego, że na swoją modłę zaczął ten świat ludziom objaśniać. Robi to tak jak chce i chyba dociera do znacznych rzesz Polaków. A z kolei lewica nie ma swoich mediów w ogóle, bo jeśli chodzi o krytykę polityczną, no jest to medium niszowe, które dociera do garstki Polaków, tych najbardziej, powiedzmy, intelektualnie rozwiniętych, że tak nieładnie się wyrażę. I druga sprawa, sprawa naukowców. Naukowcy też zamykają się w swojej niszy. Rzadko kto i rzadko czyja praca, tak jak pana, pobudza na tyle, że jest dyskutowana szeroko, dyskutowana nie tylko w kręgach naukowych. Co zrobić, żeby tych naukowców pobudzić, żeby oni pisali tak, pisali takie rzeczy i wychodzili do szerszej grupy społecznej, jakoś docierali z tym swoim przekazem. I trzecia kwestia, przedsiębiorcy. W ostatnim, jednym z ostatnich wywiadów pochwalił pan choć trochę Dominikę Kulczyk za jej program, za jej akcję, troszeczkę, że przynajmniej próbuje coś robić. I zachęcił pan przedsiębiorców, aby właśnie zajęli się estetyką naszych miast, żeby to oni odwrócili to, co się wydarzyło, to zaśmiecenie tymi wszystkimi banerami, szmatami, płachtami i zaczęli o tym mówić. Czy może wreszcie jesteśmy w takim miejscu, że te trzy grupy jakoś się obudzą, zobaczą, że coś trzeba zrobić dla innych, już przestać tylko walczyć o te swoje samochody, wille i inne tam dobra doczesne? Czy Michustowski, ja mam jedną uwagę a propos mediów. Wydaje mi się, że troszeczkę się jednak zmieniło w ostatnim czasie, chociażby to, że na korzyść lewicy, to znaczy to, że chociażby w Gazecie Wyborczej o sprawach edukacji czy sprawach protestów nauczycieli pisze dziś, znaczy Gazeta Wyborcza mówi dzisiaj raczej głosem Justyny Sucheckiej, a nie Dominiki, a poza tym uważam, że karta nauczyciela powinna być zniesiona w Wielowiejskiej, a o związkach zawodowych pisze Adriana Rozwadowska, Witold Gadomski, więc jednak jakiś przechył. Więc jakiś przechył nastąpił. Natomiast ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy tych aspiracji klasy ludowej, klasy średniej, bo złoty czas socjaldemokracji, czy powiedzmy okres powojenny, powojennego państwa opiekuńczego, to jest czas, kiedy klasa robotnicza uzyskuje możliwość stania się klasą średnią. Albo poprzez wzrost, radykalny wzrost płac, albo poprzez ścieżkę edukacyjną, czyli jedna i druga były wykorzystywane i to było w dużej mierze zgodne z aspiracjami klasy robotniczej. Znaczy bardzo wielu robotników chciało, żeby ich dzieci zostały czy inteligentami, czy żeby zostały klasą średnią, krótko mówiąc, żeby nie wykonywały klas pracy fizycznej. Wiemy oczywiście, że w Polsce to było udziałem Zachodu, także udziałem po części krajów bloku socjalistycznego. Wiemy, że w Polsce obecnie zwłaszcza te kanały awansu są dużo mniej otwarte, dużo bardziej zablokowane, być może nieco bardziej otwarte w przypadku kobiet, znaczy mówię o przejściu z klasy pracującej czy klasy ludowej do klasy średniej. W przypadku mężczyzn jest tym bardzo trudno, ale pytanie brzmi, czy nie jest tak, że dalej jednak istotną częścią aspiracji klasy ludowej jest zostanie właśnie klasą średnią, abstrahując od tego, czy to jest możliwe, czy nie. Znaczy, krótko mówiąc, czy problem z trzecią RP polegał na tym, że mówiła wszystkim, że dobrze jest być klasą średnią, czy to samo w sobie to było problemem, czy problemem było to, że nie zapewniała kanałów czy możliwości realizacji tych aspiracji, czy problem był w zdefiniowaniu aspiracji, czy problem był w tym, że system realnie nie pozwalał ich zaspokoić? O może tak, tak? Czy, że nadbudowa się z bazą nie sklejała, no, mówiąc najogólniej.
A drugie pytanie dotyczy pojęcia w ogóle lewicy, to znaczy chodzi mi o to, czy piszesz w ostatnim bodaj rozdziale swojej książki o lewicowym tak. Tam jest zestaw tematów, wartości, to jest kwestia praw kobiet, równouprawnienia i etyki troski, pluralizmu, sprawa uchodźców i granic wspólnoty, kwestia wizji Polski w Europie. Pytanie brzmi, czy to się musi nazywać lewica? Krótko mówiąc, czy wyobrażasz sobie, a może uważasz, że byłoby lepiej, żeby progresywny projekt był projektem w opakowaniu postideologicznym, ale z postępową treścią, bo mamy ostatnio w Europie tendencję, w której mamy sukcesy liderów, czy partii liderskich, czy ruchów liderskich opartych na takim właśnie dyskursie postideologicznym, przekroczeniu starych podziałów lewica-prawica. Dwa przykłady. Jeden to jest Macron, drugi to jest Sebastian Kurz. Podaję dwa przykłady, dlatego że to są dwaj politycy, którzy się definiują jako postideologiczni, co nie znaczy, że ich projekty są bez treści, bo one mają treść jak najbardziej. Macron ma liberalno-centrową, a Kurz ma skrajnie prawicową, tak? Ale opakowanie, które było, okazało się bardzo atrakcyjne, było opakowaniem postideologicznym. No i w związku z tym mam pytanie, czy może to jest pomysł na uruchomienie szerszego poparcia? Dzień dobry, Mikołaj Maciejewski. Ja bym tu chciał poruszyć taką kwestię, tak jak już wspominali moi przedmówcy, niektórzy, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji, o media, w tym momencie ludzie młodzi nie mają czasu na dyskusję, tak jak na rzetelne dziennikarstwo, na wysłuchiwanie. My żyjemy newsami, tak? W internecie, jeżeli młodzież, i ludzie młodzi powiedzmy do 35, 40, czasem wyżej roku życia, ludzi, którzy korzystają z serwisów społecznościowych, my nie wczytujemy się bardzo często w artykuły. To jest 10 minut w metrze, kiedy widzimy nagłówki, widzimy, że ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił. Nie wczytujemy się dlaczego. Nie mamy często czasu na rzetelną dyskusję, na tłumaczenie. Nie mamy, tak jak był tutaj przykład, że zostali rolnicy zapytani, tak, do jakiego zwierzęcia jest człowiekowi najbliżej. Prawo i Sprawiedliwość, które ostatnie wybory, jak wiemy, wszyscy wygrało, nie zadawało takich pytań. Oni byli kojarzeni z kilku konkretnych rzeczy, tak jak sprawa uchodźców, tak, 500+. To są konkretne hasła, konkretne rzeczy, z którymi jesteśmy w stanie ich utożsamić. W tym momencie, jeżeli zapytać by ludzi, z czym im się na chwilę obecną kojarzy polska lewica, jakieś hasła, oni nie są w stanie niczego powiedzieć. Dla nich to jest twór bezpłciowy, który istnieje i nie charakteryzuje się niczym. To jest ogromny problem, żeby po prostu utożsamić się z czymś, z jakimiś tezami, pojęciami i przekonać ludzi do tego, że warto w to wierzyć, tak? Ludzie młodzi, ludzie, no wypowiadam się za ludzi młodych, ponieważ sam jestem dopiero studentem. W tym momencie dla mnie na polskiej scenie lewicy, polska lewica, nie charakteryzuje się niczym, za czym warto by podążać, jeżeli chodzi o konkretne hasła, jeżeli chodzi o ten szybki świat, w którym w tym momencie żyjemy, w którym nie mamy czasu często zatrzymać się i podyskutować na temat racjonalnego przyjęcia uchodźców, czy warto, czy nie warto, dlaczego, co to będzie dla nas oznaczało. Ludzie się nad tym nie skupiają, ludzie chcą usłyszeć tak, ponieważ, nie, ponieważ. Ja nie mówię, że mamy być przeciwko, możemy być za, ale musimy zjednoczyć się w tym, żeby przekonać ludzi, że warto jest to zrobić na podstawie konkretnych haseł, nie tłumacząc, zobacz, to są takie same rodziny, wymyślić tak jak PiS, tak jak było a propos PiS-u, tak? Zabiorą miejsca pracy, wezmą socjal, koniec. I ludzie już z tym to utożsamiają i dlatego są w stanie iść za tymi hasłami. Dziękuję. Rafał Korzeniewski. Chyba nie tylko ja mam wrażenie, że zaatakowali nas kosmici i część z nas w kosmitów zamienili. Mamy coraz większy problem w rozmawianiu ze sobą. Nie na tej sali, tylko z innymi ludźmi. Z jednymi nam się rozmawia bardzo dobrze, z innymi nie jesteśmy w stanie w ogóle nawiązać kontaktu. Za mniej więcej miesiąc będzie Kongres Polska Wielki Projekt. Polecam wpaść. To jest odpowiednik tego, co tu robimy, tylko w wykonaniu PiS-u, choć tam nie jest to tak podpisane. Wpadłem tam w zeszłym roku i trafiłem na seans nienawiści wobec uchodźców. Nie mówiono, że uchodźcy odbierają pracę. Skądże? Uchodźcy mieli zniszczyć Europę. Mówili o tym ministrowie obecnego rządu, mówili profesorowie, autentyczni profesorowie, usłużni dyplomaci z kilku krajów, którzy już taką ideologię przyjęli, między innymi z Australii, nie tylko z Węgier. I wszystko działo się to w stylowych wnętrzach Teatru Wielkiego. Chciałbym uświadomić, że ta droga nie będzie łatwa, jeśli idzie o odzyskanie tych kosmitów, jeżeli nie chcemy się po drodze ześwinić.
I druga sprawa. Wydaje mi się, że Maciej Gdula ujął istotę rzeczy, natomiast mam wątpliwości, odpowiedź, którą zaproponowała, jest w ogóle jakąkolwiek odpowiedzią. Istotą rzeczy jest to, że rzeczywiście ta rządząca prawica, ta część, która zwyciężyła na prawicy, powiedziała tak zwanej klasie ludowej, że są Polakami, są obywatelami i mają te same dokładnie prawa, co wszyscy. I chyba, i tu się ze wszystkim zgadzam, tak, dowartościowała im, powiedziała, jesteście, możecie powiedzieć o sobie my, Polacy. Problem polega na tym, że lewica, jeżeli zacznie dzielić ludzi na klasę ludową, klasę średnią, w rzeczywistości lewica w większości to są ludzie klasy średniej, jeśli chodzi o działaczy. Tak kończę już. Myśli wartościami klasy średniej. Interesy może mieć ekonomiczne różne, ale myśli wartościami klasy średniej. Więc jeżeli będziemy posługiwać się pojęciami klas w dyskursie publicznym, wyjdziemy protekcjonalnie. O, jacy my dobrze, jak my się litujemy nad tą klasą średnią. Weźmy przykład z prawicy. Tu akurat warto. Mówmy po prostu my. Zajmijmy się konkretnymi sprawami, w sensie tą analizę klasową. Bo między sobą możemy ją używać, ale żeby ona nie wychodziła do przestrzeni publicznej. Bo stracimy. Sami się skopiemy po prostu. Bo będzie to protekcjonalne. Bo my faktycznie w większości, prawie wszyscy, nie pasujemy do tej klasy ludowej, do tej definicji. Ze różnych względów. Dziękuję. Przepraszam. Zaraz wrócę. Tam przyjdziemy i zaraz wrócę tu. Widzę. Ewa Hołuszko, ja bardzo jestem szczęśliwa, że pan akurat mówił poprzednio o tym, gdyż można powiedzieć, że ja nie pasuję do tego kongresu, bo jestem przecież Unią Europejskich Demokratów, czyli nie partią lewicową, a partią socjaliberalną, można powiedzieć. I właśnie nie dzielmy się. Nie dzielmy tego, bo mam, ja jestem tutaj, a nie gdzieś na kongresie organizowanych przez pisowców. My, istnieje olbrzymia przestrzeń społeczna pomiędzy tą klasą, która tu jest nazwana jak ludowa. Ja nie lubię słowa klasa. A tą prawicowymi dążeniami, jak reprezentuje PiS, którym można zagospodarować. Tą przestrzeń można zagospodarować i proszę do ludzi lewicy, nie odrzucajcie tą przestrzeń. Ja tutaj spotkałam już na korytarzu, co ja tu robię, gdyż jestem przedstawicielką prawicy. Ja nie jestem żadną przedstawicielką prawicy. Nigdy w życiu. I nie ruszajmy tego. Wracam do ostatnich wyborów. Przyznaję się, że jestem jedną z twórczyń klęski lewicy. Gdyż w chwili, kiedy moja partia rozmawiała ze Zjednoczoną Lewicą, poprosiłam o nazwę Zjednoczona Lewica i Demokraci. W związku z tym demokratów nie było, myśmy odstąpili. Te 0,5% by się przydało, czy 0,25%. Jestem winna i mea culpa, ale drugi raz bym tak samo postąpiła. Gdyż my nie chcemy także zniknąć. Proszę widzieć nas. Proszę widzieć ludzi, którzy jest wielu, którzy walczyli z poprzednim ustrojem, którzy opowiadali się za demokratycznymi zmianami, a jednocześnie ich idee, ich dążenia, ich są częściowo socjalne. I to proszę zobaczyć. Ja nigdy nie będę człowiekiem lewicy, skoro zaczęłam walczyć z poprzednim ustrojem 50 lat temu, minęło w marcu 50. rocznica, a skończyłam na więzieniu na Rakowieckiej. Ale jestem tutaj, bo jest wspólne ideały są, wspólne rzeczy. I proszę spojrzeć na to i nie odrzucać tej szerokiej warstwy społeczeństwa. Dziękuję bardzo, Konrad Chlewski.
Zacznę może od zgodzenia się z kilkoma przedmówcami, między innymi z panem, który mówił tutaj o konieczności socjalistycznej krytyki kapitalizmu, z przedstawicielem młodzieży, który mówił o tym, że trzeba odpowiednio konstruować przekaz, żeby był też strawny, powiedzmy, w formie bardzo skutowej, z panią, która mówiła o odpowiedzialności dziennikarzy, którzy faktycznie też przyczynili się do spłycenia debaty publicznej. Ja sam pamiętam, że w połowie lat 90. ona jednak wyglądała zupełnie inaczej. Tak? Tam też politycy się różnili, ale że przytoczy na przykład spór między Grzegorzem Kołodzką a Hanną Gryfwicz-Waltz, to jednak były zupełnie inne poziomy intelektualne, tak? To była wymiana argumentów, a nie wymiana tylko wyzwisk i taplanie się w błocie. To zresztą jest jednym z elementów, czym lewica powinna się różnić właśnie od naszych konkurentów politycznych. Właśnie klasą osobistą, poziomem dyskusji, zwykłą przyzwoitością. Myślę, że to też znajdzie uznanie w klasie ludowej. Nie bójmy się siły PiSu, bo często ja sam nawet popadam trochę w taki marazm, taką, powiedzmy, stan przeddepresyjny, że tutaj PiS wszechmogący i nic się nie da zrobić. Przeciwnie, wykorzystujmy siłę PiSu. Przecież PiS na przykład zmienił dyskusję, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jednym ze źródeł upadku lewicy było odejście od lewicowej polityki gospodarczej. No jeżeli nawet lewica w Polsce prowadziła częściowo neoliberalną politykę gospodarczą, podlizując się pracodawcom zamiast dbać o pracowników, no to nic dziwnego, że nie było nikogo w przestrzeni publicznej, który broniłby lewicowego podejścia i doszło do tego, że PiS robi bardziej lewicową politykę gospodarczą od SLD. I to oczywiście jest dużym błędem, tak? Więc skoro teraz PiS postawił tamę, powiedzmy, podejściu spod znaku Balcerowicza, skoro na przykład odzyskuje część dawnych, oczywiście w mikroskopijnym zakresie, ale część dawnych zakładów typu PKO, czy teraz może na przykład PESA Bydgoszcz, to pokazuje publicznie, tak, że można iść do ludzi z silnie lewicową polityką gospodarczą, z podejściem, że rząd nie powinien być tylko widzem, nie powinien być tylko żebrakiem, który błaga o to, żeby ktoś raczył u nas zainwestować, ale że może faktycznie kształtować i wpływać na stosunki gospodarcze. Więc korzystajmy z tego, co PiS nam tutaj, z tej piłeczki, którą PiS nam jakby podaje na nasze pole karne. Po drugie, jest wiele programów PiS-owskich, które dla nich było sztandarowe, które im się kompletnie nie udają. Tak? Na przykład Mieszkanie Plus. I nie udają się do tego stopnia, że nawet Kaczyński w telewizji PiS-owskiej musi się przyznać do tego, że to nie funkcjonuje. No więc pokażmy, że my zrobimy to lepiej. Tak? I to właśnie tam, gdzie PiS niby udaje, że jest silny, a jest bardzo słaby. Na przykład jeżeli chodzi o dyplomację międzynarodową. Co Polska osiągnęła za granicą zgodnie z tym, co chciał PiS? Praktycznie nic. No więc pokazujmy to. Tak? Chcieliście stawać z kolan, a ciągle dostajecie po głowie. Po prostu. Tak? Czyli tam właśnie, gdzie oni chcą być silni i zarzekali się, że będą silni, że będą sprawczy, tam bardzo często polegają. Bardzo często przegrywają z własnymi ambicjami i z własną niemocą. I tu lewica musi po prostu pokazać, że jest zdecydowanie lepsza i zdecydowanie lepiej przygotowana też merytorycznie. Dwa pytania do prowadzących. Do Macieja Gduli. Czy w tych rozmowach z przedstawicielami osób, czy z osobami, które poparły PiS, czy one widziały jakieś błędy albo słabości? Czy te wywiady może były zbyt krótko po przejęciu władzy? Ale czy jakby te osoby same przyznawały się do tego, że ten PiS, może ten rząd też nie jest jakby spełnieniem wszystkich ich marzeń? A pytanie do Michała Syski, co sądzisz o lewicowym patriotyzmie? Bo jednak PiS, różnymi też nie rzadko złymi metodami, próbuje budować wspólnotę, prawda? Na hasłach narodowościowych itd., itd. Ale patriotyzm w polskiej tradycji był lewicowy.
Tak? Akurat tym się różnimy od wielu innych krajów europejskich, że u nas to dążenie do samostanowienia narodu pochodziło od działaczy lewicowych. Więc czy tutaj lewica nie powinna jednak dużo więcej iść w tym kierunku i mówić, że można być patriotą, dobrym Polakiem i rozsądnym Europejczykiem równocześnie? Dobrze, to dwa ostatnie głosy. Witam, Robert Krzych. Proszę Państwa, tutaj padają różne głosy, ale tak naprawdę problem naszego państwa, tego, że PiS doszedł do władzy, polegał moim zdaniem na kilku poważnych brakach naszego państwa. Pierwsze, bardzo niska jakość świadczonych usług publicznych w szerokim tego ujęciu, począwszy od służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, wyalienowanie jakby organów państwa w stosunku do społeczeństwa, czyli brak de facto odpowiedzialności organów państwa za podejmowane decyzje, przez co wielu członków naszego społeczeństwa czuło się wyobcowanych, tak naprawdę pokrzywdzonych przez państwo. I to się skupiło, suma tych wszystkich frustracji spowodowała, że PiS doszedł do władzy. Tylko proszę Państwa, zauważcie jedną rzecz. PiS doszedł do władzy nie na argumentach merytorycznych, doszedł do władzy na emocjach. Bo u nas w polityce od długiego, długiego czasu zaczęły górę brać nie argumenty, tylko emocje. Pamiętacie pierwsze wybory po PiS, później poszło zabierz babci dowód, głosowaliśmy przeciwko. Jest kilka problemów. Po pierwsze, najłatwiej się zarządza przez konflikt, czyli antagonizowanie grup społecznych. To, co już tu padło, ja się z tym nie zgodzę. Mówicie pracodawcy, pracownicy. Właśnie na tym konflikcie partie polityczne budują swoją siłę. Postawimy jednych przeciwko drugim, nakręcimy konflikt, będą emocje, wygramy, ugramy swoją część elektoratu. I to jest problem tego kraju. My musimy przedstawić propozycje i dla jednych, i dla drugich, pokazać tą równowagę. Jest taka arystotelesowska zasada złotego środka. Ona nigdy idealnie nie idzie tego wyważyć, ale to jest takie balansowanie. I musimy spojrzeć i na jednych, i na drugich. Nie możemy, powiedzmy, pracodawców, którzy chcą w trudnej czasami sytuacji obniżyć koszty, mówić, że to są świnie, bo zatrudniają na umowach śmieciowych. Zróbmy takie warunki, żeby jedna strona była w miarę zadowolona i druga. Znajdźmy, jak ja na sali sądowej czasami staję jako pełnomocnik, zawrzyjmy ugodę. Nie, że jeden wygrywa wszystko albo drugi. Tak się nie da zarządzać społeczeństwem. To jest jedna rzecz. I powiem Wam jedną rzecz, jeszcze druga kwestia. Ta ordynacja wyborcza, która jest w tej chwili w Polsce, która obowiązuje, moim zdaniem jest bardzo poważnym problemem, ponieważ ona, jak to można powiedzieć, faworyzuje tłuste koty, czyli duże partie, które mają duże zaplecze i one się tylko mniej więcej wymieniają przy wyborach. My mamy do czynienia z plebiscytami. Tak naprawdę mamy jakby listę wyborczą przygotowaną przez korporację, z jednej strony korporację partyjną, raz taką, raz taką. My nie kreujemy nowych postaci. Bardzo trudno przy tej ordynacji wyborczej, że tak powiem, wykreować nowe ruchy polityczne, nowe idee tak naprawdę, czy odświeżyć scenę polityczną. Zobaczcie, tych polityków, których mamy, my ich znamy w większości od 89 roku. To jest jedna rzecz. Dlatego ja powiem szczerze, ja reprezentuję taką małą organizację, którą stworzyliśmy na bazie protestów, ponieważ ja protestuję już od 2015 roku, od grudnia. Wydarzyło się to, co się wydarzyło. To jest organizacja Wolny Balkon. Naszą ideą fix było stworzenie niejako alternatywy dla partii politycznych, czy konkurencji, żeby partie polityczne poczuły oddech konkurencji na plecach. Naszą ideą było zjednoczenie różnych organizacji pozarządowych, stworzenie wspólnych list ewentualnie wyborczych i położenie jakby inaczej nacisku na partie polityczne, bo jeżeli nie w wyborach, to tak naprawdę nie mamy szansy innej kontroli partii politycznych. Czyli moim zdaniem idea jest taka. Zacznijmy rozmawiać, szukajmy tego, co nas łączy. Nieważne, czy ktoś jest trochę bardziej liberalny, czy nie. Mamy swoje rzeczy do ugrania. W związku z tym znajdźmy to, co nas łączy. Tyle. Tadeusz Kalinowski. Wczoraj czytałem taką rozmowę redaktora Sierakowskiego z profesorem Andrzejem Lederem, który zwrócił uwagę na to, że klęską lewicy dotychczasowe to było właśnie między innymi to, że nie umiała rozmawiać z tak zwaną klasą ludową, a także na pytanie, co dalej, pytanie, czy lewica jest w stanie spowodować takie wzmożenie, żeby na ulicę wyprowadzić
takie tysiące ludzi, jakie wyprowadzono w lipcu ubiegłego roku, czy czarne protesty. I to jest pytanie moim zdaniem zasadne i bardzo trudne do odpowiedzi. Być może jest to pytanie retoryczne, ale jakim językiem przemówić, żeby lewica mogła z powrotem wrócić na te swoje tory, które mentalnie w społeczeństwie, to społeczeństwo jest lewicowe, bo 45 lat poprzedniego ustroju no, było takim, jakim jest, ale tą wrażliwość jednak społecznie wyrażało lepiej lub gorzej. W związku z powyższym wydaje się zasadne, żeby nad tym się zastanowić, co zrobić, żeby znaleźć taki język, który będzie właśnie uosabiał te potrzeby młodzieży, która jest jakby zafiksowana w tych 140 znakach SMS-u i też i nie ma czasu na rozważania, tylko chce gotowe projekty. No i co dalej właśnie? Dziękuję. Macieju, masz... Ale ty też masz przecież... Ale to ja na końcu. Większość do ciebie jest. Spryciarzu. Tych pytań było tak bardzo dużo. Do kiedy mamy czas? Mamy 15 minut, więc... I z czego połowa będzie dla Michała, więc... Ja pozwolę sobie podzielić te kwestie do dyskusji na trzy takie wątki. Jedna sprawa to jest media i związane z tym strategie polityczne, drugie to klasy, a trzecie to kapitalizm. I proszę? Dobrze, mogę od tego zacząć drugi blok. Jeżeli chodzi o media, to ja bym tutaj zwrócił uwagę na to, że zacząłbym od przywołania takiego wpisu Pawła Demirskiego, że osoby, które miały dwóje z historii w podstawówce, teraz studiują żołnierzy wyklętych. Nie, to znaczy jakby to zaczynam od tego pana pytania dotyczącego skrótowości, szybkości tej komunikacji. Ja mam wrażenie, że to jest sukces prawicy, że ona uruchomiła aktywność ludzi. Nie? Zmusiła ludzi, żeby wyszli poza nagłówki, żeby chciało im się zerknąć i pogłębić swoją wiedzę. Bo z jednej strony mamy do czynienia rzeczywiście z przyspieszeniem w mediach. Nie? Znaczy to, liczy się to, co jest w tempo, liczy się to, co jest najnowsze, liczy się też to, co bardziej się wiąże z moralnością i konfliktem. I jasne, że to bardzo zmieniło, albo zrobiło tak bardziej te wcześniejsze reguły konstruowania komunikatów, że to jest zupełnie inna sfera publiczna, ale z drugiej strony jest tak, że oprócz tweetów to jest i long read, tak? Znaczy, że ludzie czytają dłuższe rzeczy. To jest tak jak, nie wiem, jak z kulturą popularną, że z jednej strony możemy mówić, nie ma już filmów, które wszyscy widzieli, jak państwo mogą to łatwo sprawdzić, pytając w jakimś szerszym gronie, kto co ostatnio widział w kinie. Zazwyczaj, jeżeli będą dwie, trzy osoby, które widziały to samo, to będzie sukces. Ja to sprawdzałem na zajęciach ze studentami. Ale z drugiej strony popularne są seriale, nie? Mamy renesans seriali i ludzie siedzą i oglądają, tak każdy sezon ma na przykład 10 godzin, nie? A nie dwie. I to jest, w tym sensie są bardzo, bardzo różne tendencje w tej sferze publicznej. Trzeba to brać pod uwagę. I w tym sensie lewica musi zrobić i jedno, i drugie. To znaczy część ludzi musi zmobilizować do tego, żeby oni chcieli na przykład czytać o Dąbrowszczakach. A druga rzecz to musi mieć takie osoby, które będą robić dobre nagłówki i dobre clickbaity, w tym sensie mieć reprezentantów, mieć frontmenów. Myślę, że to nie jest tak, że może być albo jedno, albo drugie. Tutaj muszą być obydwie rzeczy uruchomione. Teraz jeżeli chodzi o też pomysł pewien strategiczny na media, to ja jestem zwolennikiem stworzenia w ogóle Instytutu
mediów, może nawet się nazywać narodowych. W tym sensie musi powstać coś, co będzie wzmacniało takie tendencje do budowania mediów wysokiej jakości. Instytut mógłby funkcjonować podobnie jak PiS. To znaczy przyznawać granty na produkcje medialne, bo inaczej, jeżeli zostaniemy przy tym systemie rywalizacji rynkowej, to będzie to jesteśmy w kanale. Znaczy, i to musi być realnie pluralistyczny instytut, to znaczy PiS też musi dostawać swoje, czy PiS-owskie media też muszą dostawać swoje granty. To będzie wymuszało też trochę inny kształt debaty publicznej, ale myślę, że to jest rozwiązanie, które musi przyjść od góry. Tak? Znaczy, to, tak jak PiS przyszedł od góry, w jakimś sensie został wymyślony, zresztą przez polityków SLD, to należy przypomnieć. Tak, no i to jest rzeczywiście coś, co działa, no nie? Dlatego mamy dobre polskie firmy, że powstał ten instytut. Teraz klasy. Klasa ludowa to przede wszystkim ludzie pracujący fizycznie i to i rolnicy i robotnicy. Ich jest wciąż całkiem dużo, to jest 50% czy 40 parę procent pracowników. To są ludzie, którzy najczęściej jednak mniej zarabiają, mają niższe wykształcenie, ale też mają specyficzny styl życia. Do tego dodałbym część osób pracujących w prostych usługach, na przykład kasjerki najczęściej pochodzą z klasy ludowej. Oni mają specyficzny też styl życia, znaczy specyficzne dyspozycje, które ja badałem z Przemkiem Sadurą kiedyś, jakby te kolejne badania to potwierdzają, znaczy to jest praktycyzm, familiaryzm i konserwatywna tolerancja. Znaczy klasa ludowa wcale nie jest taka konserwatywna, jak się o niej mówi, tylko w inny sposób trochę rozumie tolerancję. I było kilka pytań, które dotyczyło klas, bardzo ciekawych. I mam wrażenie, że takim wątkiem, który wraca, to jest pytanie o to, czy wciąż działa ta socjaldemokratyczna reguła budowania kompromisu klasowego w oparciu o podział dochodów, tak? Podział dochodu społecznego. Ja mam wrażenie, patrząc na Polskę, że nie jestem pewien. To znaczy, bo i tak jak Michał mówił na początku, w wielu krajach zachodnich mamy do czynienia z kryzysem kapitalizmu, ale w Polsce to nie. Nie, to jest też specyfika tego dzisiejszego kapitalizmu, że on nierówno bardzo rozkłada obciążenia, nie, i koszty. Znaczy w Polsce i w Niemczech nie ma kryzysu, a w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii to jest. Nie? I ten, wedle tego modelu socjaldemokratycznego, to w Polsce powinna rządzić cały czas Platforma Obywatelska, ewentualnie nie wiem, jakieś takie bardziej socjalne SLD. A tymczasem rządzi PiS, bo nierówności spadały, PKB rosło, bezrobocie spadało, nie? Znaczy wszystkie takie wskaźniki, jakbyśmy popatrzyli, gdyby te wskaźniki wyglądały inaczej, to moglibyśmy swobodnie mówić, że rządy PiS-u są efektem kryzysu gospodarczego. Tymczasem są, wskaźniki wyglądają inaczej. Ostatnie 10 lat, znaczy między 2000, przed wyborami, 2005 a 2015, mieliśmy do czynienia z 50-procentowym wzrostem płac realnych w Polsce. Wszyscy o połowę więcej zaczęli realnie zarabiać i co? I tak zagłosowali na PiS. Uwielbiam ten argument Rafała Matei, który mówi właśnie, że zawsze jak słyszy, że tylko że poszkodowani głosują na PiS, to proponuje zerknąć, jak wyglądają wyniki głosowania w Będzinie. Tak? 70% głosujących na PiS, a tam średnie zarobki są chyba największe w Polsce, nie? Chyba 7 tysięcy netto. I co? No, socjaldemokratyczna bajka chyba, przynajmniej bardziej jesteśmy skłonni dzisiaj do tego podejść refleksyjnie. Ja bym się zgodził z Michałem, że jest jeden kryzys, a nie, ty Michał nie powiedziałeś o tym kryzysie, nie powiedziałeś. Jest kryzys ekologiczny moim zdaniem, czy kryzys klimatyczny i o tym rzeczywiście trudno nie mówić. Także w kontekście socjaldemokratycznej bajki, no bo jednak ta socjaldemokratyczna bajka się opiera na idei wzrostu gospodarczego, większego bogactwa i równiejszego podziału.
Nie? Natomiast musimy się zastanawiać, coraz bardziej dochodzimy do tego, że ten wzrost będzie miał, ma swoje koszta ekologiczne i tutaj się nie da oszukać. Mówi się o tym, że jest koniec taniej natury. Nie? Co w związku z tym? Jeżeli będzie się kurczyć PKB, bo o tym dzisiaj w zasadzie realnie powinniśmy o tym zacząć mówić, o społeczeństwach postwzrostowych, nie? O degrowth, a nie o tym, że będziemy mieli wzrost gospodarczy. Nie, no koniec wzrostu. Być może się trzeba zacząć zwijać, bo inaczej będzie zupełnie źle. I teraz w tej sytuacji ta socjaldemokratyczna bajka o tym, że będzie tak coraz więcej ludzi można nakręcić tą obietnicą, że będą mieli łatwiejsze, bogatsze życie, już chyba to jest za mało. Być może w tej sytuacji powinniśmy się zacząć zastanawiać nad tym, jak mówić o rozkładaniu kosztów, nie? O redystrybucji kosztów. To znaczy, i to jest dość przykre, ale to jest być może konieczne, nie? Polityka czasami dotyczy tego, co konieczne, i na przykład narzucania ograniczeń. Być może także klasie średniej, nie tylko klasie wyższej, bo w klasie wyższej to jest łatwo przeforsować, no nie? Jeden lot samolotem rocznie, a nie 16. Tak? Ja dlatego też nie cierpię tego pierniczenia o umiędzynarodowieniu nauki, bo zobaczcie Państwo, ilu naukowców lata po świecie dokładając się do zmiany klimatu. No to do diabła, po co to? I tak te konferencje są nudne jak flaki z olejem. Naprawdę niewiele wnoszą. Tego typu ograniczenia, dobrze, konferencje międzynarodowe, tak, jak się da pojechać pociągiem. A jak się nie da, to jedna rocznie i koniec. Nie? Tak, na elity też muszą być nałożone ograniczenia, ale być może też na klasę średnią, tak? Bo klasa średnia też marzy. Dzisiaj, proszę Państwa, wszyscy marzą o tym, żeby mieć wakacje 5 razy w roku. To jakaś w ogóle to jest absurd, tak? Też z punktu widzenia wytrzymałości planety. Koniec z takimi wakacjami. Jedne wakacje, nie? Samolotem i koniec. Nie? Jak w tej sytuacji sprzedać tą socjaldemokratyczną opowieść? Nie? Ona jednak się opiera w dużej mierze na tej obietnicy, że będziemy mieli coraz więcej, że będzie nam coraz łatwiej. Nie, być może musimy poszukiwać innych sfer, w których realizuje się jakość życia. Nie? I w tym kontekście też ten powrót do klas, ja dlatego mówię o klasach, bo mi się wydaje, że myśląc o społeczeństwie, w którym będzie coraz mniej pracy, coraz mniej dóbr, musimy myśleć o tym, jak uruchamiać właśnie dyspozycje klasowe, żeby organizować sobie życie atrakcyjnie. Nie tylko wokół dóbr, nie tylko wokół dóbr materialnych, ale także pozamaterialnie. Nie? Jak tych ludzi zorganizować do normalnego czy do wartościowego życia, poza wzrastającą konsumpcją. Moim zdaniem to jest problem. Nie? I to brzmi pewnie wariacko dla Państwa, ale moim zdaniem też droga przez klasy jest ważna, bo klasy to jest, tak, to nie jest tylko dochód, ale to jest cały sposób rozumienia świata, organizowania sobie relacji z innymi, pewne wyobrażenia o tym, jak żyć. I to dlatego jest ważne. Ja nie mówię o klasach po to, żeby się dzielić, tylko mówię o tym, żeby się widzieć, tak? Żeby widzieć złożoność społeczeństwa, żeby też widzieć, jakie są potrzeby innych, żeby umieć z nimi rozmawiać, nie? A nie na przykład narzekać na to, że jak zagłosują inaczej niż nam się podoba, to mówić, że są niedouczeni. Nie? Też to jest wielka wiara w edukację. Jako osoba pracująca na uniwersytecie uważam, że to jest naprawdę przereklamowane. I teraz pytanie ostatnie Michała Sutowskiego. Czy ten ruch musi być progresywny? Czy ma być lewicowy, czy wystarczy, że jest progresywny? Przy tym, jak rządzi PiS, to kusi, żeby powiedzieć, żeby ten kod myszy łapał, a nieważne jest, jakiego będzie koloru, ale dla mnie jednak zawsze jest ważne, żeby to był lewicowy projekt. Czy trzeba go tak nazywać? Pytanie, czy Jarosław Kaczyński powtarza w każdym wystąpieniu, że jest prawicowy? Nie, po prostu jest prawicowy. No to my bądźmy po prostu lewicowi, nie mówmy o tym, ale róbmy to. Bardzo dziękuję. Myślę, Maćku, że to była świetna puenta. Ale jedno zdanie nieco polemiczne.
I odpowiedź na jedno pytanie, zanim Państwu podziękuję za udział. Kilka tygodni temu na rynku wydawniczym ukazała się książka badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem Obywatel na Zielonej Wyspie. I ona, wnioski z tej książki opartej o międzynarodowe badania prowadzone także w Polsce, one stoją trochę jednak w kontrze do tego, co Maciej powiedział o tym, że Polska nie była dotknięta jakimkolwiek kryzysem, ponieważ autorki tej książki w oparciu o różne badania, także badania ankietowe na dosyć dużej próbie, pokazują, że w Polsce pod rządami Platformy Obywatelskiej według oficjalnego dyskursu nie mieliśmy kryzysu, ale w tym czasie przyjęto kilka ważnych rozwiązań w polityce społeczno-gospodarczej, które nazywały się pakietami antykryzysowymi, które polegały na tym, że subsydiowano prywatny biznes, natomiast koszty kryzysów przerzucano na stronę pracowników, bo upowszechniono tak zwane zatrudnienie śmieciowe, zamrożono płace w sektorze publicznym, zamrożono też progi pomocy społecznej oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne rozwiązania dotyczące zasiłków dla bezrobotnych. I co jest bardzo ciekawe, ludzie pytani o to, jak oceniają swoją sytuację, w wielu aspektach bardziej krytycznie oceniali swoją sytuację społeczno-ekonomiczną niż badani w tym samym czasie mieszkańcy Grecji. I co najbardziej uderzało w tych badaniach i co pokazują także międzynarodowe raporty dotyczące kwestii społecznych, w Polsce wydaje się, że ta niepewność pracy, czy ta elastyczność pracy, która kreuje niepewność co do własnej przyszłości, czy braku stabilności, ona na wielu, ma wiele wymiarów, nie tylko społeczny i ekonomiczny, ale także na przykład taki zdrowotny. To znaczy nawet już polscy psychiatrzy alarmują, że tak wysoka liczba umów śmieciowych czy umów czasowych, a Polska jest liderem, jeśli chodzi o umowy czasowe pośród krajów Unii Europejskiej, wpływa także na stan zdrowia psychicznego Polek i Polaków. I wydaje mi się, że ta niepewność także wiąże się, czy to uelastycznienie warunków pracy we współczesnym kapitalizmie, czego Polska mocno doświadcza, ona także wiąże się z tym pytaniem, które zadał Konrad o ten patriotyzm. Otóż wydaje mi się, że populistyczna prawica zdobywa serca i głosy elektoratu pracowniczego w Europie, bo obiecuje jakąś formę bezpieczeństwa. To często nie dotyczy bezpieczeństwa socjalnego, ale na przykład bezpieczeństwa życia we wspólnocie, także we wspólnocie narodowej. Więc wydaje mi się, że niewątpliwie było tak, że w Polsce środowiska liberalne i lewicowe ten aspekt bardzo zaniedbały. A jeśli idzie już o stricte o te kwestie patriotyzmu, no to tutaj kłania się pojęcie polityki historycznej. Wydaje mi się, że to jest kwestia, która została potraktowana przez środowiska liberalno-lewicowe w Polsce bardzo, bardzo defensywnie, że na tym polu prawica tutaj odniosła sukcesy i na pewno takim wyzwaniem jest przedefiniowanie wspólnoty, czy pokazanie historii poprzez inny pryzmat niż tylko narodowy. Znaczy, żeby to był patriotyzm obywatelski, on musi także uwzględniać różne walki społeczne, które toczyły się na przestrzeni dziejów w Polsce, które uwzględniają właśnie te aspekty klasowe, na przykład związane z pańszczyzną, czy z walką ruchu robotniczego, ale także mniejszości kobiet i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest niezmiernie istotna rzecz i ona wiąże się z kwestią, którą pan, który zabrał głos w imieniu młodego pokolenia, wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, że wspomniany już przeze mnie George Lakoff, który jest uznawany za jednego z najwybitniejszych specjalistów, jeśli idzie o komunikację polityczną, który dla amerykańskich demokratów nawet napisał taki podręcznik Nie myśl o słoniu. W książce Moralna polityka, która ukazała się w jego takiej najważniejszej książce, która ukazała się w Polsce, on tam stawia taką tezę, że amerykańska prawica zwraca uwagę na kwestie właśnie związane z budowaniem takiej hegemonii kulturowej, znaczy tworzeniem instytucji, think tanków czy wspieraniu własnych intelektualistów, żeby budować ten przekaz ideologiczny. Natomiast amerykańska lewica
woli pożytkować swoje siły i środki na takie konkretne walki w bardzo konkretnych sprawach i przez to przegrywa tą walkę właśnie o kształt wspólnoty, w tej warstwie idei, a wydaje mi się, że to jest także istotne w kwestiach komunikacji, ponieważ niewątpliwie żyjemy w świecie, gdzie jest ta inflacja wydarzeń, inflacja informacji, które ciężko w ogóle nam jest przetworzyć. Ale ja bym był bardzo sceptyczny wobec tego, co pan powiedział, że tutaj konkret zadecyduje, czy konkretny, ja się zgadzam z pana oceną lewicy, że lewica się z niczym nie kojarzy dzisiaj w Polsce i to jest prawda. To znaczy moim zdaniem to jest w ogóle to, co pan powiedział, to jest kluczowe, tylko że lewica w Polsce nie wzbudza żadnych emocji. Znaczy mnie się wydaje, że tutaj nie chodzi o konkret, tylko chodzi o emocję, czy pewien etyczny związek. Mnie się najbardziej podoba to, co Maciek mówi o tym moralnym wymiarze. Znaczy, że musimy czuć jakiś moralny imperatyw, żeby być po lewej stronie, ponieważ George Lakoff twierdzi, że i tak, że sam konkretny postulat, on nie oddziaływuje, ponieważ my, każdy z nas filtruje informacje poprzez własny światopogląd, poprzez własne wartości moralne, poprzez własne przekonania ideologiczne. I często jest tak, że gdybyśmy tutaj posadzili wyborców PiS-u i wyborców na przykład partii Razem, okazałoby się, że jedna grupa może odrzucić informację opartą na faktach, może odrzucić nawet te fakty, które są bezsprzeczne, dlatego że te fakty nie zgadzają się ze światopoglądem danej grupy. I wydaje mi się, że o ile faktycznie musimy uznać, że system komunikacji się zmienił, że mamy do czynienia z wydarzeniami, z informacjami, to jednak jest bardzo ważne budowanie przekazu politycznego, czyli związku postulatów politycznych z tym wymiarem moralnym, etycznym, to znaczy pokazującym, że my opowiadamy pewną historię, w której mówimy, kim my jesteśmy, za czym jesteśmy i przeciwko czemu jesteśmy. To znaczy w polityce też trzeba mówić, przeciwko czemu jesteśmy. I lewica w Polsce powinna też mówić, przeciwko czemu jest i uzasadniać to także moralnie, że jest po prostu przeciwko czemuś także z przyczyn moralnych. I także mówić, dlaczego inni powinni też w tej opowieści się odnaleźć i te postulaty popierać. Wydaje mi się, że to jest istota. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i tak nieco przekroczyliśmy czas. Serdecznie Państwa zachęcam na poczęstunek i na ostatnie wydarzenie naszego forum. Także jeszcze raz dziękując Maćkowi za to, że przyjął nasze zaproszenie. Dziękuję Państwu, życzę smacznego i wielu inspiracji na naszym forum. Ja też bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tą ciekawą dyskusję.